Otwieram dyskusję. Proszę o zabranie głosu posła Sebastiana Płacheckiego. Pani marszałek, pani marszałku, Wysoka Izbo. My również popieramy samą treść apelu oraz upamiętnienie naszego wielkiego polskiego bohatera narodowego, jakim był Lech Wałęsa. Jednak obawiamy się, że użycie słowa o micie Lecha Wałęsy może być różnie interpretowane przez ludzi, którzy starają się podważać jego autorytet i dokonania. Mogą w końcu oni powiedzieć, no właśnie, to jest mit. Jego bohaterstwo jest mitem, a tak naprawdę był agentem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego należy uniknąć tej jednoznaczności i zastąpić to wyrażenie o chwale Lecha Wałęsy, a także wspomnieć o wszystkich innych bohaterach opozycji demokratycznej, ponieważ Solidarność była wielkim ruchem. Współtworzył ją Lech Wałęsa, ale także 10 milionów Polaków. W związku z tym w akapicie trzecim wyrażenie o micie Lecha Wałęsy, Solidarności i Okrągłego Stołu chcemy zastąpić wyrażeniem o chwale Lecha Wałęsy, Solidarności oraz wszystkich bohaterach opozycji demokratycznej i Okrągłego Stołu. Ponadto mamy pewne zastrzeżenia do zdania nie będziemy wolni, jeżeli przełożymy własne interesy na dobro ogółu. Bardzo wielu polityków próbowało się już powoływać na dobro ogółu. Jednak czym to dobro ogółu jest? Każdy może je różnie interpretować. Dlatego proponujemy, aby to wyrażenie zastąpić takim oto zdaniem. Musimy pamiętać, że dobro wspólne to także nasze dobro. Dlatego dbajmy o nie tak, jak troszczymy się o nasze własne interesy. Ta poprawka jest całkowicie zrozumiała. I myślę, że każdy Polak będzie wiedział, o co w niej chodzi. Być może ktoś powie, że ale czym różni się dobro ogółu od dobra wspólnego? Otóż dobro wspólne to jest wszystko to, co zalicza się do sfery publicznej. Drogi, szkoły, szpitale. A dobro ogółu to już nie jest tak łatwo interpretowalne. Dziękuję i proszę o przyjęcie tej poprawki. Proszę o zabranie głosu. W poprawce trzeciej wnioskodawcy proponują, aby w akapicie trzecim wyrażenie o micie Lecha Wałęsy i Solidarności i Okrągłego Stołu zastąpić wyrażeniem o chwale Lecha Wałęsy, Solidarności oraz wszystkich bohaterach opozycji demokratycznej i Okrągłego Stołu. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały przygotowanego przez Komisję Trzecią, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło. W głosowaniu udział wzięło 426 posłów. Za głosowało 98 posłów, przeciw głosowało 244 posłów, wstrzymało się 84 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W poprawce czwartej wnioskodawcy proponują, aby w akapicie trzecim ostatnie zdanie zastąpić wyrażeniem. Musimy pamiętać, że dobro wspólne to także nasze dobro. Dlatego dbajmy o nie tak, jak troszczymy się o nasze własne interesy. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały przygotowanego przez Komisję Trzecią, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 423 posłów. Za głosowało 179 posłów, przeciw głosowało 125 posłów, wstrzymało się 119 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.